3, 4, całe stop. 7, wysoko głowa. 8, o właśnie. Proste ramiona w łokciach, tak? Proste, całkowicie. Co najbardziej lubisz, Michał? Jakie elementy trenować w trialu? Wyskoki bokiem, przeskoki, jakieś na przednie koło. I chyba tyle. Jakieś wyjazdy, zjazdy z ziemi na coś, na jakieś wysokie przeszkody. A lubisz zawody? Jeździć na zawody? No, tak, lubię. Spoko. I co, trenujesz takie elementy, których nie umiesz, żeby lepiej jeździć na zawodach? Tak, czy raczej trenujesz tak. To, co już umiesz, żeby jeszcze wyżej lepiej skakać? Bardziej takie, co nie umiem. A na ile skakujesz bokiem? Na 5. 5 palet? Tak. Spoko. A z jazdy? Jazdy? No pewnie też na 5, bo na 6 nie próbowałem. Ciągnie. O! Góra! Ciągnij z tego mocno. Czekaj! Czekaj! No! Ładnie! Nie musisz sobie zamykać. Zatrzymać się, odchylić się i mocno raz. Seba, co najlepsze było na obozie? Co ci się najbardziej podobało? Najbardziej podobało mi się to, jak Irka gasił światło Mikołajowi, jak się brał prysznic i potem darł się na Irkę Mikołaj. To wesoło. A czego się nauczyłeś? Czego? No. Chyba bardziej przełamałem strach. Tak? A które skoki były najtrudniejsze? Pokażesz od razu? Które skoki były najtrudniejsze? No, jakiś taki, wiesz, najbardziej... Taki skok, że najbardziej się cieszysz, że tam przełamałeś strach z niego. Że czegoś wcześniej, wiesz, nie miałeś na przykład, a teraz wyszło. I już dajesz. Mieliśmy tu wjechać, no. Wyrwać tu na koło, przeskoczyć tu i skoczyć tam na przód, ale na napuszczony przód. Napuszczony przód? Mhm. Okej. Okay. Czyli tak się od razu, łaj. Aha. Tu od razu. Dobra, to duży przeskok, nie? W ogóle nie poszedł na kant ten tutaj. On nie musiał na kant nawet iść, tylko po prostu miał prędkość. Prędkość przodem złapał mocno. Pomiędzy tym, tą skałą, a tą. Ten pierwszy taki pomalu, a potem rychlo. Ale czemu jedziesz na zadnim długo? Ty jedziesz na zadnim, jedziesz na zadnim. Szok. Co ci się najbardziej podoba z tego, co się nauczyłeś? No, przeskoki daleko na tyle i wyskakiwanie na ten, bardziej na tył. Bardziej. A pokazałbyś nam jakiś taki skok na przykład, co się bałeś i przestałeś się bać, tak jakby wiesz, podczas obozu, ucząc się. Tam daleko. To chodź, pojedziemy, pokaż. Ten. A, i tutaj wskakujesz, tak? Na koło wskakiwałeś? Czy wjeżdżałeś, tak? Tu. Na koło się ustawiłeś. A, to, czyli to jeszcze stąd się skakało na pieniek? O kurde. Czekaj, to jeszcze muszę pokazać stąd, żeby było wszystko widać nawet. Czyli wjeżdżałeś na szpulę? Później na dużą szpulę? Na pieniek? I na oponę. No to ekstra, to już bardzo trudny skok. Trudna sekwencja. Spoko. I będziesz dalej jeszcze jeździł i trenował? Tak. No to ekstra. Dzięki. Dobre. Jest moc. Jesiu. Powiedz coś do kamery. A ty, Adam, jakie najbardziej skoki lubisz? Na przód skakać? Nie. Mikołaj, udzielisz krótkiego wywiadu? Nie chcesz?
wiem. Ja teraz pojadę o liścia. Wiem. Tak? Powoli, nie śpiesz się. Czemu tak szybko jadłeś? Nie wiem. Wysoko padał, wysoko padał. No, tak jest, wiecie, o przysłuchaj. I górą bardziej się głęboko musisz go wrzucić. Od kiedy jeździsz? Od 2 lat. 2 lata? I pokaż jakieś trudne skoki dla ciebie, co były, co się nauczyłeś na obozie. Co wcześniej nie robiłeś, a teraz wchodzą. Pokaż jakiś? Tutaj? Skakiwałeś z jazdy? Ale co, na haka, czy po prostu tak wjeżdżałeś na 2 koła? 2 koła. Spoko. I przeskakiwałeś tu, czy już nie? Tak? Na kole? Na kole. To ekstra. Super. Mięciutko i pamiętaj, żebyś złapał kan. No jeszcze za słabo Mikołaj kan złapał. Bo to było trochę śliskie, albo, albo bardziej skośne, to mogłoby się nie powieść. Do kanta. Do kanta, do kanta. O właśnie, od tutaj. I na dół. Ty, Jasiu, czego się na obozie nauczyłeś? Co było najfajniejsze? Nic się nie nauczyłeś? Nauczyłem się czegoś. Czego? Niczego. Kurde. Nie. Ja tutaj przelecę. Thank you.